Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Już jest nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze m.in. Zwierzęta cierpią w męczarniach. Młodzież górą, Światowe Dni Młodzieży w regionie. KS Kutno lepszy od lidera. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw. Cena złoty 99. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy środę, 27 lipca, a imieniny obchodzą Felix, Jerzy, Julia i Natalia. Zaczynamy wiadomości dnia. Od 2 miesięcy trwa przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Powoduje to spore utrudnienia w ruchu, gdyż prace remontowe prowadzone są praktycznie na całej długości ulicy. Od skrzyżowania z ulicą 29 listopada do skrzyżowania z ulicą Północną i ulicą Maczka. Całość inwestycji obejmuje wykonanie chodników, wjazdów po obu stronach drogi oraz budowę zatok autobusowych. Wczoraj przed godziną 17 doszło do wypadku drogowego na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Juków. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca ciężarówki MAN stracił panowanie nad samochodem, uderzył w bariery ochronne, po czym znalazł się na przeciwnym pasie ruchu i zjechał do rowu. Kierowca został zabrany śmigłowcem do szpitala, jego stan na chwilę obecną nie jest znany. Jeszcze kilkanaście dni dzieli nas od poznania tej najpiękniejszej, a mianowicie Miss Lata Aquaparku Kutno. 25 lipca minął termin zgłaszania się kandydatek do drugich wyborów Miss Lata Aquaparku Kutno. Do tegorocznej zabawy zgłosiło się 22 piękne kobiety zgłosiły się do nas i spośród tej grupy będziemy wybierać najpiękniejszą, no, z tych pięknych. Gala finałowa odbędzie się 7 sierpnia, oczywiście w Aquaparku. Podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki licznym sponsorom na laureatki czekają wspaniałe nagrody. Na finalistki, czyli na Miss Lata Aquaparku Kutno 2016, Miss Publiczności Aquaparku Kutno 2016 czekają wycieczki do Chorwacji. Nagrodzone zostaną również pierwsza wicemis, druga wicemis. Wśród publiczności też wylosujemy pewne osoby, zobaczymy, kto to będzie, będziemy losować, dla których przewidzieliśmy niespodzianki, nagrody rzeczowe oraz voucher na wycieczkę do Chorwacji. Kandydatki zaprezentują się w letnich sukienkach, w dwuczęściowych strojach kąpielowych oraz w strojach sportowych, które zapewniają sobie indywidualnie.
gala finałowa drugich wyborów Miss Lata Aquaparku Kutno już 7 sierpnia, a nasze piękne panie zaprezentują nam się o 17.15, najpierw wyjdą w letnich, lekkich sukienkach, następne wyjście za około 40 minut, tym razem zobaczymy je w strojach sportowych, no i oczywiście przedostatnie wyjście, to na które najbardziej będzie czekało jury i myślę męska część publiczności, kolega znowu się uśmiecha za kamerą, oczywiście nasze kandydatki wyjdą w strojach kąpielowych. No i później czwarte wyjście już na finał, gdzie rozdamy nagrody, jury wyłoni tegoroczną Miss Lata. Państwo jako publiczność wyłonicie Miss Publiczności. Myślę, że będzie to dobra, wspólna, fajna i ciekawa zabawa. Serdecznie zapraszam na galę finałową 7 sierpnia. Ruszamy o godzinie 17. Wczoraj po południu doszło do zdarzenia drogowego u zbiegu ulic Rychtolskiego i Troczewskiego. Więcej w materiale filmowym. Do zdarzenia drogowego doszło we wtorek o godzinie 17 na skrzyżowaniu ulicy Rychtolskiego i Troczewskiego. Kierująca Fordem Scorpio 41-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu prawidłowo ulicą z pierwszeństwem kierowcy Audi A3. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w postaci urazu kręgosłupa, nogi i głowy doznał 24-letni kierowca Audi. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Do 15 sierpnia trwa konkurs Tabliczka dla Ciebie. Wystarczy przesłać zdjęcie dokumentujące życie Kutna lub jego mieszkańców, by mieć szansę wygrać tabliczkę zgodną z miejskim systemem informacji. Przypominamy, że trwa konkurs Tabliczka dla Ciebie. Jest to tabliczka zgodna z systemem informacji miejskiej kutnowskiej. Tabliczki są piękne, zrobione przez Primdruk. Tabliczkę tę można wygrać przysyłając zdjęcie, proszę Państwa, jakie Państwo macie ze swojego zbioru rodzinnego, z archiwum. No powiem tak, dzwonią do nas ludzie, pytają, ale jakie to musi być zdjęcie, bo mam takie normalne. Proszę Państwa, no właśnie normalne. Ważnym jest tylko to, by zdjęcie przedstawiało Kutno, miejskie wydarzenia bądź mieszkańców miasta. Zapraszamy wszystkich do konkursu, zapraszamy właścicieli domów jednorodzinnych. Do 15 sierpnia wszyscy możecie Państwo przysyłać do nas fotografie na nasz adres mailowy konkurs@tpzk.eu. O wszystkim piszemy na naszej stronie internetowej w zakładce Tabliczka dla Ciebie. Zdjęcia, które Państwo przyniosą do dworku modrzewiowego, zostaną na miejscu zeskanowane i zwrócone właścicielowi. Zdjęcia można również przesłać pocztą tradycyjną bądź drogą mailową. Jest 200 tabliczek z numerem adresowym do wygrania. Spróbujcie Państwo. Do 15 sierpnia jeszcze przyjmujemy zgłoszenia. Ja myślę, że każdy chciałby mieć na swoim domu taką nowoczesną tabliczkę, zgodną z systemem informacji miejskiej, jaki w Kutnie obowiązuje. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej www.tpzk.eu. Od poniedziałku 25 lipca w Aquaparku Kutno rozpoczął się trzeci z 5 turnusów zaplanowanych półkolonii dla dzieci. Uczestnicy wypoczywają grając w kręgle, uczą się pływać, biorą udział także w mini zawodach sportowych oraz różnych zabawach. Wakacje zawsze mijają za szybko, ale wypełnione atrakcjami będzie można długo wspominać. W Aquaparku w Kutnie trwa trzeci turnus półkolonii dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Letnie półkolonie w Aquaparku Kutno odbywają się już u nas po raz czwarty. Z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z tego też względu dołożyliśmy w tym roku jeden turnus. W każdym turnusie uczestniczy 30 osób. Półkolonie w Aquaparku Kutno cieszą się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż nie ma już wolnych miejsc na pozostałe turnusy. Myślimy o tym, żeby dołożyć jeszcze jeden turnus ze względu na bardzo duże zainteresowanie. Tak naprawdę rodzice cały czas do nas dzwonią i pytają się o wolne miejsca, no ale niestety nie możemy wszystkich dzieci przyjąć w tej chwili. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. W tym czasie mają zapewnione dwudaniowe obiady, śniadania i podwieczorki. Dzieci są pod fachową opieką wychowawców, instruktorów i ratowników. Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, w zabawach plastycznych, grają w kręgle, a także spędzają najwięcej czasu właśnie na basenach, gdzie także mają naukę zapewnioną pływania oraz doskonalenia z instruktorem.
Na zakończenie każdego turnusu w piątek na uczestników czeka nie lada niespodzianka, która na razie owiana jest tajemnicą. Następny turnus odbędzie się 8 sierpnia. Potrwa on do 12 i jeszcze ostatni od 22 do 26 sierpnia. Polfarmek z Kutno pozyskał nowego zawodnika, jest nim 30-letni Arkadiusz Kobus. Arkadiusz Kobus podpisał kontrakt z klubem Polfarmek z Kutno. 30-letni zawodnik miał już okazję zaprezentować żółto-niebieskie barwy Polfarmeksu. W sezonie 2012-2013 był zawodnikiem drużyny AZS WSGK Polfarmek z Kutno, która w tamtym okresie rozgrywała swoje mecze na pierwszoligowych parkietach. Trenerem ówczesnego AZS-u był już Jarosław Krysiewicz, dlatego też decyzja o podpisaniu kontraktu była o tyle łatwiejsza, iż trener zna umiejętności Arkadiusza Kobusa. Swoją przygodę z profesjonalną koszykówką Kobus rozpoczął w drużynie Asseco Procom 2 Gdynia, z którą to w 2007 roku walczył na parkietach pierwszej ligi. W ostatnim sezonie zaprezentował barwy drugoligowego Księża Kałowicz. W tym też okresie rozegrał w drużynie Złowicza 20 spotkań, w których notował średnio 18,6 punktu przy wysokiej skuteczności na poziomie 57,5% za 2 punkty. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy burze z piorunami, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie i burze z piorunami, temperatura 27 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali.